Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać 5 różnych sukienek i w sumie nie tylko, w każdym razie strojów, stylizacji na Sylwestra. Także jeśli szukacie czegoś takiego, co moglibyście ubrać, co jest i wygodne na wyjście na imprezę, na domówkę, na właśnie... No, chyba nie mam tutaj wielce kreacji. Dobra, jedna jest taka mega strojna, ale generalnie, wiecie, są to takie dosyć stonowane stylówki, także jeśli jesteście takim tematem zainteresowane, no to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. Możecie zobaczyć, wszystkie stylówki będą właśnie z Reserved. Jakoś najbardziej mi się w sumie te rzeczy spodobały z tego sklepu. Na początku myślałam, że po prostu zrobię, wiecie, taki research z różnych sklepów, ale naprawdę wiele rzeczy mi wpadło w oko właśnie z tego sklepu, więc wszystkie stylówki będą z Reserved. Jak już mogliście zauważyć moją pierwszą sukienkę, jest to właśnie jedna ze stylówek, jakie zamówiłam na Sylwestra. Ta sukienka kosztuje 139 zł, ja ją zamówiłam w rozmiarze M. Jest to sukienka dosyć taka klasyczna, bardzo prosta, z takimi delikatnymi kryształkami. Nie ma tutaj zbyt wiele dodatków, jest taki, powiedziałabym to, klasyk, ale jednak nie jest to taka zwykła, mała czarna, bo myślę, że tutaj te błyskotki dodają nieco charakteru. Ja uwielbiam teraz właśnie takie rzeczy, też do hemu weszły z różnymi takimi właśnie świecidełkami, jak taka trochę sroczka, ale lubię, jak coś tak delikatnie błyszczy, więc ta sukienka naprawdę bardzo mi się podoba. Do tego ma bezpieczną długość, jakby to często na moich filmach widzicie, ja akurat lubię takie krótsze spódniczki, ale ta, myślę, że sukienki czy spódniczki, ale ta jest właśnie taka idealna, jeśli musicie też biegać za dziećmi, że tak powiem. Do tego ten materiał jest taki bardzo mięsisty. Ja nie lubię takich sukienek, w których czuję się tak ciasno, taka, wiecie, zapakowana, że te moje ruchy są takie skrępowane. W tej sukience naprawdę czuję się bardzo swobodnie, bo jest taka właśnie mięciutka, elastyczna, pracuje razem z ciałem, więc jest idealna na przykład na Sylwester w domu, na jakąś domówkę. I kolejna sukienka jest w kolorze takim łososiowym, morelowym, natomiast to, co widzę, niestety, ale tutaj światło okropnie przekłamuje, musicie mi uwierzyć, ale ona naprawdę ma przepiękny kolor na żywo, a jakoś w obiektywie niezupełnie mi się podoba, a na żywo jest naprawdę bardzo piękna, bo tak delikatnie się błyszczy, jest taka właśnie słodko-różowa, taka, powiedziałabym, Barbie, ale nie jest to taki neonowy róż. Kolor w kamerze, no niestety, jest przekłamany. Myślę, że zostawię Wam linki w opisie, będziecie mogli zobaczyć na stronie, jak ten kolor wygląda, bo generalnie jest przepiękna. Jest to generalnie krój sukienek, który ja bardzo lubię. Taki trochę księżyczkowy, księżniczkowy, wiązany w talii, ale jednak ona jest tak rozkloszowana, więc jest bardzo wygodna, bardzo elastyczna. Jeśli na przykład karmicie też tutaj przy takim dekoldzie kopertowym, nie ma problemu, żeby maluszka nakarmić. Również ma taki bardzo fajny, swobodny krój. Jest przepiękna i właściwie tak sobie myślę, że będzie też idealna na przykład na zbliżające się niebawem walentynki. I kolejną sukienkę, jaką zamówiłam, jest to sukienka typu koszula, ale jednak trochę wygląda inaczej niż takie typowe koszulowe sukienki. Chyba dlatego, że ona ma tutaj zwężenie w talii i generalnie jest bardzo fajnie wyprofilowana, bo tego typu sukienki ja zamawiałam z Mojito. Nagrywałam wam taki przegląd sukienek na święta i one dużo, dużo gorzej leżały, a żałuję, że sobie tam taką beżową zostawiłam, bo myślałam, że w koszulowych się nie czuję, a to po prostu nie był ten krój, bo ta też jest koszulowa, ale leży przepięknie i na pewno ze mną zostaje. Myślę, że jest to taka sukienka, która nie tylko będzie dobra na Sylwestra, ale ja jestem za tym, żeby nie kupować kreacji tylko na raz. Tylko w takiej sukience musicie wyjść i, wiecie, i na święta, i na urodziny, na imprezę. Myślę, że nawet na co dzień jest naprawdę spoko do jakichś botków. Jest przepiękna. Ja uwielbiam taki dekolt. Jest cudowny. Guziczki ma tutaj odpinane, więc spokojnie możecie też karmić. Akurat dla mnie to jest teraz ważne. Piękny jest ten pas tutaj, taki związywany w talii, który troszeczkę jednak odcina tutaj tą klatkę od dołu. W dół jest puszczona tak bardzo delikatnie, ale no jestem nią zachwycona. Kosztuje 129 zł, więc wydaje mi się, że cena jest naprawdę spoko i nie wychodzi właśnie drogo jak za taką piękną sukienkę. Do tego te złote guziki, piękny taki satynowy materiał, elegancki. No jestem naprawdę tą sukienką zachwycona i to już na pewno ona u mnie w szafie zostanie, bo będę ją mogła nosić na wiele różnych okazji.
Ta stylówka będzie taka, myślę, że na taką spokojną domówkę, ale tak jak mówię, na przykład ta koszula idealnie się sprawdzi również na mnóstwo innych okazji. Jest ona w rozmiarze M, kosztuje 115 zł i jak możecie zauważyć, ma takie przepiękne cykiny poprzyczepiane. To, co też mi się podoba, to jej długość. Ona nie jest taka typowa, nie jest to taka typowa długa koszula, taka w stylu męskim, tylko właśnie troszeczkę tutaj w talii odcięta, więc będzie idealnie pasowała do jeansów z wysokim stanem. Też do jakichś na przykład leginsów takich z ekoskórki, do sukienek, do spódniczek, także do wielu różnych rzeczy i ta koszula na pewno ze mną zostanie, bo bardzo mi się podoba i myślę, że właściwie żałuję, że nie miałam jej na święta, bo myślę, że też fajnie bym ją do wielu rzeczy dobrała, naprawdę bardzo mi się podoba. Ja ją akurat zestawiłam z bezpieczną alternatywą, czyli spodenki, które mają imitować spódniczkę, ale to, co mi się nie podoba, to, że ona jest taka asymetryczna. Nie pamiętam już, czy w opisie tak było, możliwe, że tak, ale jednak mi to tak na żywo nie odpowiada, bo wygląda jakby było po prostu źle uszyte, ja się tak w tym nie czuję, ale sama spódniczka kosztuje 99 zł, jest z ekoskórki, jest bardzo taka wyglądna, więc jeśli za czymś takim się rozglądacie, no to zdecydowanie mogę Wam polecić. No mi się nie podoba to, że z jednej strony jest właśnie taka bardziej krzywa, ale koszula jest naprawdę przepiękna i bardzo wygodna. Kolejna sukienka jest już taka zdecydowanie bardziej strojna, przepięknie się błyszczy. Martwię się trochę, że to światło, ale niestety jest wieczór, jest też okropna szarowa. No wiadomo, jest zima, więc pogoda jest okropna i muszę tutaj się doświetlać i nie wiem, czy ona tak pięknie wygląda w kamerze jak na żywo, ale na żywo, słuchajcie, ona się prezentuje rewelacyjnie. Przede wszystkim ona tak pięknie się mieni. No ja uwielbiam, jak coś tak delikatnie błyszczy, a przy tym ona jest taka zdecydowanie prosta i elegancka i tutaj również zdecydowanie nadaje się nie tylko na Sylwestra, ale także na przykład Wigilię. Jest przepiękna, bardzo miła, mimo tego, że tutaj ma takie cekiny, które nie są właściwie bardzo ostre, bo różne sukienki cekinowe przymierzałam, więc one są takie w miarę delikatne i miłe, ale cała sukienka jest podszyta takim naprawdę bezpiecznym, jedwabnym, powiedziałabym, materiałem, więc jest bardzo przyjemna w noszeniu, ma przepiękny dekolt, również długość jak dla mnie jest rewelacyjna, fajne odcięcie w talii, więc prezentuje się naprawdę super, mimo tego, że jest taka prosta, klasyczna, to jednak dla mnie jest zdecydowanie to sukienka wow. Kosztuje 159 zł i ja mam ją w rozmiarze M, ale tą jestem również zachwycona. I ostatnia stylówka jest taka najbardziej strojna, zdecydowanie na imprezę. Ta sukienka kosztuje 239 zł i również mam ją w rozmiarze M. Bardzo mi się podoba jej krój, czyli dekolt, grube, szerokie ramionczka. Fajny kształt, chociaż ona nie bardzo podkreśla figurę, ale podoba mi się to, że jest taka właśnie swobodna, mimo tego, że jest taka strojna, imprezowa, to też się w niej bardzo dobrze i komfortowo czuję, jest bardzo wygodna. Natomiast to, co mi się nie podoba, to jednak kolor. Ja chyba w takim srebrnym kolorze się po prostu nie czuję. Wolałabym, żeby była taka bardziej złota, a przynajmniej w takich cieplejszych tonach. Ale zdecydowanie przepięknie się błyszczy, przepięknie się mieni, super się prezentuje w tańcu podczas poruszania się, więc jeśli czeka Was jakaś taka imprezka, gdzie będziecie tańczyć, to myślę, że za tą sukienką warto się rozejrzeć, bo naprawdę pięknie się układa i w tańcu też się będzie super prezentowała. To była właściwie ostatnia sukienka, więc dajcie mi znać, która z nich Wam się najbardziej podoba. Ze mną na pewno zostaje koszulowa czarna sukienka oraz biała koszula. Nad resztą się jeszcze zastanowię. Dajcie mi znać, co Wam się najbardziej podobało i co robicie na Sylwestra. I życzę Wam szczęśliwego nowego roku, dużo spokoju, żeby ten czas leciał troszeczkę wolniej. Wiecie co? Zdrowia, bo niby to jest takie, wiecie, oklepane, zdrowie, 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 ale naprawdę to jest coś... Co jest najważniejsze, bo jeśli nie ma zdrowia, to naprawdę czasem nie ma nic, a na wszystko później można sobie po prostu zapracować. Także trzymajcie się zdrowo, spełniajcie swoje marzenia. No i wszystkiego dobrego w nowym roku. Do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa!